Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić koleczki imprezowe. Nastaje czas imprez, święta, później Sylwester, teraz Andrzejki. Także myślę, że to jest taka super przekąska, szybka i wykorzystujemy wszystko to, co mamy w domu. Niepotrzebne. Co nam tu jest potrzebne, kochani? No popatrzcie, co ja znalazłam w lodówce. Będę robić koreczki warzywno, jakieś tam mięsne z szynką, z kabanosem, serowe i takie deserowe, owocowe. Tutaj mam jeszcze, dostałam truskawki, robiłam tort bezowy, zostało mi parę truskawek, malinki, no i oczywiście teraz mandarynki na czasie, ananas, winogrona i melon. A tutaj co mamy? Kabanos, szyneczka, ser pleśniowy, ser żółty, mozzarella, feta, ale feta mi się kruszy, więc nie wiem, czy ją wykorzystam. I tutaj mam ogórki kiszone, oliwki czarne i zielone, pomidorki koktajlowe i cała gama kolorów papryki. No i teraz już po prostu, co kto lubi i jaki ma pomysł na te koreczki. Więc zaczynam od tych. Za godzinę mam gości, słuchajcie, muszę się pospieszyć, bo trochę mam pracy, więc bierzemy tak. Oczywiście potrzebne nam są wykałaczki. I ja pierwszy zrobię sobie taki, poczekajcie. O, wycięłam jeszcze takimi foremkami do ciastek małych sera żółtego, takie gwiazdki. Nabijam ją na wykałaczkę i zrobię to taki serowo-warzywny, bardzo prosty. A kto nie lubi mięsa, może mieć, proszę. O, pięknie już. I nabijamy i układamy. Słuchaj, to na pomelo, na owoc można, na większym melonie, na mniejszym melonie miałam większego, niestety nie dostałam. Będę nabijać owocowe, można na arbuzie, można w ogóle położyć na talerzu. Myślę, że to już jest po prostu wasza wola i wasz pomysł. Teraz nabijamy ser, na przykład zieloną paprykę, kabanos. Uwaga, żeby się nie pokłuć, bo to kabanos jest dość twardy, żeby to przebić, idzie. I teraz damy może coś czerwonego, damy czerwoną paprykę i damy oliwkę zieloną. O, super, to troszkę mi wystawało, tutaj muszę przebić się i mamy następne. No i tak, koreczki te mięsno-warzywne już mam i teraz zabieram się za owocowe i tutaj, tak jak mówię, tu mamy różne możliwości, ananas. Damy mandarynkę, kiwi zieloną, zielone i malinkę czerwoną, proszę. I już, pyszna przekąska i nawet jak są dzieci, to też myślę, że chętnie zjedzą. No i gotowe, słuchajcie, goście już zaraz dzwonią, już przychodzę, ja już jestem też gotowa. To trzeba robić właśnie w ostatnim momencie, bo to jest świeże, więc wyjeżdżamy z tym na stół. No i myślę, że będzie smakowało, no i mam zamiar się dobrze bawić.